Dzień dobry. Moi drodzy, mam nadzieję, że się słyszymy w miarę dobrze, dlatego że vlogów w tym rodzaju to chyba jeszcze nie było, a najwyższa pora zacząć jakieś kręcić, bo mimo że jest ta cała kwarantanna, no to przecież coś się musi dziać. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z Krakowa, gdzie jestem na momencik, dlatego że nagrywam dla Was rekolekcje. Nie mam pojęcia, kiedy Wy to będziecie oglądać, więc nie wiem, czy już one były, czy jeszcze nie były, ale właśnie nagrywamy w Kościele Mariackim. Więc tu zaczynamy i będzie kolejny taki pandemiczny vlog. Słuchajcie, wszedłem tutaj na górę, ledwo żyję, to było jakieś miliard stopni, Aneta straciła prawie przytomność, Marcin mówi, że jest super, że jest gorąco, czyli będziemy nagrywać rekolekcję. Więc słuchajcie, bo myśmy tu właśnie już w sumie prawie skończyli nagrywać. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać tego vloga, więc albo już widzieliście pierwszy odcinek rekolekcji, albo jeszcze nie widzieliście. Tu jest, widzicie, z tyłu, tu jest Marcin. O, tam się chowa. Marcin mnie nagrywał. Tam jest z tyłu Anetka, szefowa stacji 7. A my jesteśmy, słuchajcie, na czubku wieży mariackiej. Co chwilę nam dograją Hejnał. Właśnie tak grali. A skoro posłuchaliście już jak grali, to znaczy, że ja mogę chyba jechać dalej, bo już nagraliśmy. Oglądajcie proszę rekolekcje z Galilei, które będą niedługo, a my jedziemy dalej do Warszawy. No więc moi drodzy, po Krakowie byłem przez sekundę w Warszawie, tam miałem też jakieś nagrania. A teraz jestem trochę znowu w Łodzi. Idę w pewne miejsce, gdzie to wam zaraz powiem, jak tam dojdziemy. A na początku muszę się wytłumaczyć, że przepraszam, że będzie dosyć głupio mówiony ten vlog. Dlatego, że chcę go nagrać na zewnątrz, a wiecie, że zasadniczo no, trzeba nosić te maski, nie? Więc pewnie będę musiał przez większość czasu gadać w masce. Więc to będzie trochę dziwne takie, no ale jakoś sobie się damy radę. Tak a propos, to przydałyby mi się w ogóle jakieś takie maski, takie z pandą, albo jakieś takie, nie wiem, z Batmanem. Jakby ktoś taki miał, chciałby mi dać, to w ogóle polecam się. Bo takie te proste trochę to wyglądam jak rzeźnik taki zwykły, nie? Więc jakbyście mieli jakieś fajniejsze maski, to dajcie. A teraz idziemy, zaraz wam powiem gdzie, po co i dlaczego. Więc moi drodzy, co prawda wszystko jest oczywiście jeszcze pozamykane, ale w niektórych miastach, na przykład w Łodzi na szczęście w manufakturze, Starbucks otworzył takie punkty na wynos, że można kupić kawę i można ją wziąć, nie da się oczywiście siedzieć. Nie jest też jakoś strasznie ciepło, ale
W związku z tym, że wczoraj otworzyli te wszystkie lasy i parki, no to można pójść gdzieś na jakąś ławkę, można wypić kawę i można poczytać, więc teraz tam poszukamy i tam pogadamy. Więc moi drodzy, nie jest lekko. Nie wiem, czy wolno to robić, ale chyba powiedzmy, że wolno to robić. Podobno w lasach można chodzić bez masek, nie? Więc załóżmy, że ten park też jest lasem, bo są tu drzewa i nie ma ludzi dookoła mnie jakoś specjalnie blisko. A jeżeli nie wolno, no to wybaczcie. Te parę minut, myślę, że jak pogadam bez maski, to jakoś przeżyjemy. Tym bardziej, że jest kawa, trzeba jakoś ją wypić, nie? Mam nadzieję, że jakaś policja nie przyjdzie i nie dostanę jakiegoś milionowego mandatu. Moi drodzy, co ja tu robię? Otóż kiedy wyczaiłem, że da się kupić kawę na wynos jakąś, nie? Że można to zrobić, to jak się robi ciepło, to biorę kawę, biorę książkę, idę na ławkę i tak na pół godzinki, bo nie jest znowu aż tak ciepło, siedzę sobie, czytam sobie jakąś książkę i piję kawę. Taki moment przerwy w ciągu dnia, żeby trochę chociaż wyjść z domu. Kochani, czytam właśnie, znaczy dopiero zacząłem. Matko, co tak krzyczysz? Czytam właśnie Dobre wychowanie. Przydałoby ci się Dobre wychowanie. Pana Amora Towlesa. To jest, kochani, druga książka, bo raczej pierwsza książka, ale druga w sensie, bo dwie tego napisał. Tego człowieka, który napisał Dżentelmena w Moskwie. Jeżeli ktoś z was oglądał ostatnio Bookspan, w sensie nie ten ostatni, tylko ten taki sprzed tam, ten pierwszy odcinek, to tam mówiłem o tej książce, bo jestem zachwycony tą książką. Czytam drugą, żeby zobaczyć, czy druga jest równie genialna jak tamta. I moi drodzy, kiedy skończyłem czytać Dżentelmena w Moskwie, wydarzyło mi się coś, co mi się już bardzo dawno nie wydarzyło. Mianowicie miałem w sobie ogromną tęsknotę za bohaterami tej książki. Jest wiele książek, które mi się oczywiście podoba w życiu. Jest wiele książek, które mają świetny scenariusz, świetną akcję, od których się nie mogę oderwać. Ale kiedy się kończą, to mówię, dobra, fajna książka, kończą się i tyle. Natomiast jest taki jeden rodzaj książek, które kiedy się kończą, to mam tęsknotę, to bardzo chcę tych ludzi. I pomyślałem sobie, bo to nie będzie oczywiście ani gadanie o książkach, tylko to jest taki wstęp. Pomyślałem sobie, że to jest w ogóle coś bardzo pięknego właśnie o naszych relacjach międzyludzkich, też o tym, dlaczego niektóre książki są dobre. Czy dobre, genialne. Genialne są te książki, które cię związują z bohaterem w taki sposób, że traktujesz go jako wręcz przyjaciela, jako część rodziny. Tak samo jest, kochani, czasem na przykład z filmami, nie? Z serialami, z jakimiś dużymi rzeczywistościami wirtualnymi. Tak też może być na przykład z rzeczywistościami na YouTubie, nie? Że można się z jakimś YouTuberem związać w taki sposób. Ale, kochani, pomyślałem sobie, co takiego jest w niektórych postaciach tych takich fikcyjnych, zaraz to przełożymy też na życie, nie? Co sprawia, że się z nimi wiążemy. Pomyślałem sobie, że zazwyczaj to są trzy rzeczy, przynajmniej u mnie. Że po pierwsze jakiś bohater jest do mnie podobny, czyli widzę w nim duże podobieństwo z, nie wiem, z moją historią, z moją wrażliwością, z moim odczuwaniem świata i tak dalej, czyli jest mi to ktoś bliski, bo jest po prostu podobną jednostką jak ja. Po drugie, ma pewne rzeczy, o których ja marzę i on je robi w tych książkach, on je realizuje. Ja jakby widzę, że mógłbym to również zrobić, czyli on tylko zaprasza mnie do pewnego rozwoju tego, kim ja jestem. A po trzecie też, jego osobowość, jego cechy, jego charakter uzupełniają coś we mnie, czyli dają mi coś, czego mi brakuje, dają mi coś, że ja właśnie czuję się bardziej, no właśnie, bardziej pełny. Ja nie pomyślałem sobie na podstawie tych książek, nie, bo teraz mamy mało relacji takich normalnych, no bo trudno mieć jakieś szerokie kontakty z ludźmi, że to jest w ogóle dobra definicja tego, jakie relacje są dobre, jakie relacje są naprawdę takie, nie jak to nazwać, no nie chcę powiedzieć prawdziwe, chociaż tak, no prawdziwe. Że kochani, prawdziwa relacja, relacja prawdziwej przyjaźni, prawdziwego bycia z kimś polega właśnie na tych trzech rzeczach. Że lubimy się z ludźmi i wchodzimy z nimi w pewną bliskość, jeżeli oni są do nas jakoś podobni, nie oczywiście identyczni, ale mają pewną podobną wrażliwość, podobny świat i tak dalej. Że nas też zapraszają do czegoś więcej, czyli budzą w nas pewne nowe aspekty, nowe aspiracje, nowe jakieś pragnienia, po prostu nas rozwijają i jednocześnie nam uzupełniają różne rzeczy. Co to oznacza? Że nie z każdym, kochani, da się wejść w taką bliskość. Przynajmniej tutaj w takich ziemskich warunkach. Może kiedyś nasze sposoby bycia międzyludzkiego po śmierci będą inne, może będziemy szersi,
Ale myślę, że póki jesteśmy tu na Ziemi, to nie jesteśmy w stanie oczywiście z każdym wejść w taką bliskość. Kochani, dla mnie to w ogóle bardzo odkrywcze, bo często sobie mówiłem na przykład, dlaczego ja nie lubię tych niektórych książek. W sensie, lubię je, bo one mnie wciągają, ale nie odczuwam z nimi żadnej sympatii. I miałem taki trochę wyrzut sumienia, przecież jest fajna akcja, autor się postarał, a ja jakoś nie doceniam jego pracy. Ale okazało się potem, że to nie o to chodzi. Nie każdego muszę lubić, bo nie każdy ma właśnie te trzy cechy. Kochani, są ludzie, z którymi nie wejdziemy nigdy w bliskość. To nie znaczy, że oni są źli, to nie znaczy, że oni są, nie wiem, gorszymi ludźmi, że oni są jacyś, nie wiem, nieudani. Nie. Tylko właśnie muszą wystąpić te trzy cechy. Kochani, mnie to jakoś bardzo natknęło takiego myślenia o różnych moich relacjach, dlaczego ja je buduję, dlaczego ja niektóre relacje jakby usilnie próbuję jakoś tam podtrzymywać, mimo że tych rzeczy nie ma. Jakby po co w nich jestem? Nie chcę, żeby zabrzmiało to jakoś głupio, tak? Że nie chce mi się różnych relacji budować, tylko że naprawdę nie z każdym, kochani, można relacje zbudować. Trzeba zadać sobie pytanie, czy w tych relacjach są te trzy rzeczy? Czy jesteśmy podobni, wrażliwi, dlatego nas tak ciągnie do siebie? Czy nawzajem się rozwijamy? Czy nawzajem też sobie coś dajemy, czego nam brak? Wiem, że zaraz się, kochani, mogą pojawić głosy, no ale jak to? Ale przecież to chodzi o to, żeby być bezinteresownym, altruistycznym i żeby nie myśleć tylko o sobie, tylko czasem trzeba po prostu z kimś być, żeby komuś pomóc. To jasne, ale z tego wcale nie musi być przyjaźni. I to nie znaczy, że tych ludzi mamy kasować ze swojego życia, ale nie musimy być z nimi wcale blisko. No i dla mnie to jest w ogóle uwalniające. Bo jest trochę takich relacji, na przykład u mnie w zakonie, gdzie ja niekoniecznie chcę być z tymi ludźmi w takim sensie w pewnej bliskości. Nawet oni czasem chcą, ale ja tego nie czuję. I uwaga, nie muszę. Jeżeli będą potrzebowali mojej pomocy, jasne. Jeżeli razem robimy różne rzeczy, oczywiście, że chcę z nimi być. Ale nie muszę z nimi budować przyjaźni, bo nie z każdym bohaterem czuję się właśnie to. Kochani, napiszcie w ogóle trochę więcej, co o tym sądzicie. Może macie też jakieś takie myślenia o tym, no właśnie, o tym naszym takim byciu w relacjach. Tylko nie chodzi mi o te tam małżeńskie, miłosne, nie? Tylko wiecie, że są nasze tacy ludzie, którzy nas strasznie irytują i oni wcale nie są źli. Ja mam takich braci niektórych, którzy mnie strasznie irytują, ale to nie są źli ludzie, nie robią nic złego, tylko ich sposób bycia, ich po prostu mi zupełnie nie leży. Czuję się niekomfortowo w byciu z nimi. I tam, gdzie oczywiście mogę im pomóc, tam, gdzie jesteśmy razem, tam, gdzie się modlimy, działamy wspólnie, nie wiem, działamy apostolsko, zakonnie, no to jasna sprawa, jesteśmy razem. Ale ja nie muszę być ich przyjacielem. Bo tylko z niektórymi czuję się właśnie to. Właśnie te tęsknoty. Nawet można kogoś nie znać, tak jak fikcyjnej postaci w ogóle z książki, nie? A czujesz z nią to coś. No bardzo mnie to, kochani, jakoś tak inspiruje. Takie mam myśli na ławce dzisiaj w Łodzi przy tej kawie. Jest tą książką. Mandatu jeszcze nie dostałem, więc nie jest tak źle. Moi drodzy, trudno jest nagrywać jakieś takie vlogi sensowniejsze w tym czasie, bo to nic nie da robić, nie? Więc tak dzisiaj wylazłem, żeby cokolwiek wam powiedzieć, żeby cokolwiek tutaj się zadziało. Moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie i zapraszam na kolejnego vloga, który nie mam bladego pojęcia, kiedy będzie i o czym będzie, ale kiedyś będzie. No to miejcie się dobrze, ściskam, pozdrawiam, z Bogiem, pa!